Narkotyki. Odległa przeszłość, problem przyszłości, czy może stale trwający i strach pomyśleć, ale narastający problem. Opinie na ten temat są podzielone, ale nie ulega wątpliwości, że nie wolno pomijać tych kwestii. Sprawdźmy, czy nasi mieszkańcy posiadają odpowiednią wiedzę na ten temat. Czy uważa pan, że we Wschowie istnieje problem narkomanii? No myślę, że w każdym mieście istnieje taki problem. A uważa pan, że młodzież częściej sięga po narkotyki, czy może ludzie starsi? No w tych czasach myślę, że zdecydowanie młodzież, chociaż i dorośli mają z tym problem. Być może istnieje. A uważa pan, że częściej młodzież sięga po środki odurzające, czy może raczej ludzie starsi? Ludzie młodsi. Wydaje mi się, że nie. Nic nie słyszałam na ten temat, żeby tutaj jakiekolwiek były rozprowadzane narkotyki. Czy uważa pani, że we Wschowie jest problem z narkotykami? Oj, na pewno. Po prostu nie spotkałam się z nikim takim, więc nie wiem. Naprawdę. Może gdybym miała jakieś styczność, to może, ale niestety. Słyszałam, że tak, ale nie wiem. A pani zdaniem raczej ludzie starsi sięgają po narkotyki, czy są to osoby młodsze? Raczej młodsi. No są programy, są na przykład odwyki na w Czarkowie, taki jest zakład, który no tam prowadzi takie sesje, które są na odwyki na narkotyki. No bardzo dużo jest takich pouczeń, takich, no tylko że młodzież nie chce z tego korzystać. No są pewnie jakieś małe organizacje pozarządowe, natomiast częściej jednak słyszę o negatywnych skutkach narkotyków niż o pozytywnej walce z nimi. Także myślę, że jest to jednak za mało. A czy w Twojej szkole są może jakieś programy profilaktyczne próbujące zwalczać problem narkomanii? Nic nie jest o tym mi wiadome. Ale coś powinno tam być. Tak, miałam parę takich zajęć i bardzo mnie zaciekawiły. A młodzież częściej sięga po narkotyki, czy raczej są to ludzie starsi? Wydaje mi się, że młodzież, niestety. A Pani zdaniem młodzież częściej sięga po narkotyki, czy są to raczej osoby starsze? Oj, wydaje mi się, że młodzież. W większości młodzieży, ale to dotyczy wszystkich. Przypuszczam, że dorośli ludzie trochę inaczej wpadają w nauki, trochę inaczej ten nauk traktują niż młodzież. Szybciej wpada, szybciej, ponieważ kolega bierze, ponieważ kolega proponuje, bądź dilerzy znajdują się w szkołach. Dorosły człowiek jednak to zupełnie inaczej wygląda moim zdaniem, ale to dotyczy wszystkich, to jest oczywiście złe i szkodliwe.